Teraz sobie jeszcze przyciszymy grekę. Albo stwierdzamy, że jednak miałem za głośno dosyć mocno wszystko. Więc zaraz to wszystko sobie wyregulujemy raz jeszcze. Jest, tak jest, tak jest. Kuba rozpruwacz, ludziska. Kuba rozpruwacz. Dobra, dajcie mi tylko sekundę jeszcze. Chcę zrobić tak. Jest zdecydowanie za cicho, ale to zaraz sobie zrobimy. Zaraz sobie w grze to... Okej, dobra. Pytanie, czy to będzie kontynuuj jako Kuba rozpruwacz, czy DLC-ek? Zaraz zobaczymy. Chyba nie, to jest chyba zwykłe. Musimy chyba znowu się switchnąć ten... na zakładkę Kuby rozpruwacza i tam pewnie będzie ten kontynuuj. Ekran tytułów. Czemu nie ma, kurde, wyjścia do main menu, kurde? Tylko jest ekran tytułowy. No, okej. Okay. Kuba rozpruwacz, 12% mamy, starsze idzi. 20 lat później, jakby nie patrzeć, nie? No to ile ma? To miała jakieś może dwie dychy, no to teraz mam je 40, prawie 50 bym powiedział, no. Jakoś tak. Jedno na 40 wygląda jak nic. Okej, okay, Whitechapel, co my tu mamy? Znowu mamy te, okej, dobra. No dobra. No, zaczynamy zabawę od nowa. Zobaczmy właśnie, czy są jakieś dodatkowe mapki tutaj do wykupienia albo coś? Oczywiście, że są. Głupie pytanie zadaję. Pewnie, że są. 5000, 10 tysięcy. Okej. Okay. I są ilustracje też. Ja pierdziele. Masakra. Masakra. You better hide before me, you maggot! Uuu, 200 expo tym razem dostajemy, nieźle, nieźle. 8, my tu wbijamy jeszcze jakieś levele? Nie, to jest poziom 10 umiejętności. Te jest, zbijamy. Holy crap, okej. Okay. Piriririri. Dobra, to chodźmy, zobaczmy, co tam będzie ciekawego. Piriririri. No, także tak jak pisałem wczoraj na Twitterze i na Facebooku, to
No gra jest na jakieś 5 do 10 godzin, znaczy do, od 5 do 8 godzin, więc prawdopodobnie 2 dni będziemy cisnąć w to, może nawet nie 3. No, dodatkowo na bank jutro się nie widzimy, także jutro jestem offline. No, tak są, tak, jutro jestem offline, więc jutro strumyka nie będzie. Jutro strumyka nie będzie po prostu, sprawiać cel żywy, dobra. No, więc tak to będzie jakoś się układać. No, zachował się naturalnie, panie. No, co mi tutaj robisz, co? Do środeczka tu mi i siedzieć mi tam w zamknięciu. No i elegancko, o to chodziło. O to chodziło. Dobra, co tu jest? O. Ile mamy hajsów? 1000 coś tam, okej. Okay. Za bardzo nie ma co robić, więc musimy robić to, co tutaj jest dostępne, więc... Jest korta prawa. Kosłowski wyemigrował do Wielkiej Brytanii gdzieś między 87 a 88 rokiem, na krótko przed tym, jak Winchapel zaczęło dochodzić do zbrodni. Otruł już 3 swoje kolejne żony, przez co zyskał przydomek lokalnego truciciela. Obecnie mieszka w Whitechapel, gdzie otworzył zakład fryzjerski, posługując się nazwiskiem Ludwik Scholski. Doprowadź go na przesłuchanie do inspektora Berlina. Ciekawy Polak? Proszę, proszę, proszę. Okej. Okay. Daję się przy tym wykryć. O kurde. Działaj dyskretnie. That's it.
Jedziesz tam stary, czy nie jedziesz? Tak jest. Go on, go on. No kurde, dupek mi wjechał w dupę, nie? Odszkodowany kurde, teraz będzie. Mam nadzieję, że ma tam ten kuń, kurde, policję jakąś ubezpieczoną. No znowu, no co za kurde dupek jeden, nie? Czekać. Jak krzyczy, kurde, dzieciak. O, oh, please, 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 o, oh, o. Oh. Jakie pościgi są tutaj. Kuń się rozwali. Spokojnie, jeszcze kawałek. Dobra, niech trochę odjedzie. Dobrze, dobrze.
slowly now. They wanna kill me! Control now. Many lives would have been lost, including the suspects, if not for your intervention. I thank you. No, bardzo dobrze. I'm innocent. It's not me, I swear. Thank you, miss. Działaj dyskretnie. Helga. Uuu, ile funtów. Nieźle. Prawie 5000. Elegancko, elegancko. Klub pięściarski. To se chętnie pójdę, zobaczę. Mamy jeden punkcik umiejętności, ale to. O. No właśnie. A za dużo to tutaj nie ma. Aha, asasyni nie zabijali policjantów, jak nie? O mój Boże. Byle mam ten hajsów 7000 mam, dobra. No to jeszcze można dowiedzieć tutaj to. Zobaczymy, co tam możemy kupić. No siema, siema Magnum, siemaneczko, siemaneczko. Nie to. Jest ten kupiec, tu jest kupiec, dobra. Skrzynie, przewodniki, później afiszy, okej, okay, skrzynia, okej, okay, dobra, niech będzie to. Niech będzie to. Jak tam, Magnum? Jak tam dzisiejszy dzionek? Środek tygodnia? Grze. Tak nieźle, bym powiedział. Kolejny tydzień mija. No, i w ten sposób wiemy, gdzie są żółte skrzynki. Tu jest jedna. Tu są dwie. A, to jest niedostępne, okej. Okay. I to są niedostępne jak na razie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ile hajsu będziemy dostać z tej skrzynki? Tak, wczoraj nuda. 800, nieźle, dobra. Ale zawsze to coś. Jest druga skrzynka. Potrzebujemy tutaj funduszy. Powierniczych. U mnie jakoś w miarę, kurde, powiem ci szczerze. Na nudy nie narzekam, więc powinno być okej. Okay. Klub pięściarski, okej. Okay. You. Oh my God!
Jak mam nastraszyć? Ale mnie dźgnął skuba, nie, dobra. Ona już jest trochę starsza, więc już nie ma takich swobodnych ruchów, więc... No tak. Karta będzie jutro. Czekaj, która karta? Jaka karta? A, graficzna, dobra, graficzna, tak, teraz sobie przypomniałem. Graficzna karta. My constables and I are grateful for your assistance. No było dokonanie egzekucji, cholera jasna. Ała! Uff! Nie mam apteczek, kurde. No jak? Czyż był unik? Ja pierdzielę. Tak, oczywiście, oczywiście, że się cieszy. Jak ja mam ich nastraszyć, kurde? What? Baniec. No nie mam pojęcia, co ja tu mam zrobić, jak mam ich zastraszyć. No nie da się ich zastraszyć, kurde, te chwile obecają. What? Mój Boże. Nie no, ja już dawno po obiadku też, więc... Z tym akurat problemów nie miałem. Żeby coś sobie szamać. Dobra. Zobaczmy jeszcze raz, co tu musimy zrobić, kurde. Jak to... Bokserski knockout? No nie mam pojęcia, kurde, o co tutaj chodzi, nie?